Pani marszałek, Wysoki Sejmie, ja na wstępie chciałbym podziękować panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za to, że tak wspierał ten projekt. Gdyby nie pan premier Kaczyński, ten projekt nie zmieniłby się w projekt ustawy. Przez kilka miesięcy rozmawialiśmy na ten temat podczas posiedzeń Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa i spraw obronnych. A mogę powiedzieć, że kilka z tych pomysłów są pomysłami pana premiera Kaczyńskiego. Zresztą chcę też zauważyć, że ostatnio na ten temat rozmawialiśmy wczoraj wieczorem i kilka z przełomowych poprawek, które za chwilę zostaną zgłoszone, mogą być zgłoszone dzięki temu, że lider obozu Zjednoczonej Prawicy te poprawki poparł. Także panie premierze, bardzo za to dziękuję. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, trudne czasy wymagają zdecydowanych decyzji. To między innymi lansowana przez niektóre zachodnie państwa polityka demilitaryzacji i przekonanie, że Europie nic nie grozi, pozwoliła uwierzyć Putinowi, że może zrobić wszystko. Znajdujemy się dziś w kryzysowym momencie. Rosja dokonała barbarzyńskiego ataku na suwerenne ukraińskie państwo. Ustalony porządek międzynarodowy został zburzony i najprawdopodobniej powrót do realiów sprzed wojny nie będzie już możliwy. Państwa członkowskie NATO, a w szczególności te znajdujące się na wschodniej flance jak Polska, muszą mieć silne, liczne, nowoczesne, dobrze wyposażone i odpowiednio finansowane wojsko. To jedyna recepta na to, aby agresorowi ze wschodu dać wyraźny sygnał. Jesteśmy silni i zdolni do walki. To podstawowy warunek tego, aby w naszym kraju nie powtórzył się scenariusz z Ukrainy. Tylko w ten sposób ochronimy nasze bezpieczeństwo, nasze domy i nasze dzieci. Dlatego proszę Wysoki Sejm o przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny. To ustawa, dzięki której nie tylko zwiększymy liczebność Wojska Polskiego, ale również wydatki na siły zbrojne. Odtworzymy system rezerw, zachęcimy żołnierzy do pozostania w służbie oraz wdrożymy koncepcję obrony powszechnej. To dobre przepisy na trudne czasy. Wysoki Sejmie, dzięki pracom w ramach Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz przy ścisłej współpracy środowiska wojskowego wypracowaliśmy rozwiązania, które zmienią oblicze sił zbrojnych. Chcę podkreślić, że ten projekt został skonsultowany również z prezydentem Rzeczypospolitej, panem Andrzejem Dudą. Ustawa o obronie ojczyzny przewiduje uchylenie aż 14 ustaw do tej pory regulujących sprawy obronności i wojskowości, które często zawierały archaiczne przepisy. Najważniejsza z nich, ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej, pochodzi z 1967 roku. Najwyższy czas, aby myśląc o przepisach wojskowych, nie mówić o ustawie, która powstała w PRL-u. Pora na pełną nowoczesność w Wojsku Polskim. Dodatkowe finansowanie sił zbrojnych zapewnimy dzięki powstającemu przy Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji BGK czy wpłat z budżetu państwa. Musimy znacznie zwiększyć nakłady na obronność, tak aby Wojsko Polskie miało jeszcze większy potencjał odstraszania. Dlatego podjęliśmy decyzję, że wydatki obronne osiągną poziom nie 2,5% PKB, tak jak było to zakładane wcześniej, ale 3% PKB już w 2023 roku. I tu jeszcze raz dziękuję panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Wczoraj właśnie na ten temat rozmawialiśmy. To jest niezwykle istotna decyzja, która nie mogłaby zapaść, gdyby nie wsparcie pana premiera. Wprowadzimy dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, powtarzam.
Będzie ona przeznaczona dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem przez 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. Przez cały ten okres będą otrzymywali uposażenie w wysokości ponad 4000 zł. Takie rozwiązanie umożliwi nam zwiększyć liczebność sił zbrojnych do około 300 tysięcy żołnierzy w ciągu kilku lat. Będzie to około 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i około 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Odbudujemy też system rezerw. Powstanie aktywna i pasywna rezerwa. Nie będzie to tylko służba na papierze, będziemy organizować regularne ćwiczenia, tak aby mieć jak najwięcej wyszkolonych osób, które w razie kryzysu będą od razu gotowe bronić ojczyzny. Wprowadzimy m.in. świadczenie motywacyjne dla żołnierzy, którzy pozostają dłużej w służbie. Ci, którzy zdecydują się zostać w służbie po 25 latach, będą otrzymywali dodatkowe 1500 zł, a po 28,5 roku 2,5 tysiąca zł. Stworzymy system zachęt dla studentów wojskowych. Uposażenie podchorążych będzie równe żołnierzom zawodowym na tych stopniach. Powstanie program stypendialny dla osób, które po studiach cywilnych chciałyby służyć w wojsku oraz rozbudujemy program Legii Akademickiej, który będzie zasilał rezerwy. Zreformujemy także administrację wojskową. Z uwagi na sytuację na Ukrainie liczebność terenowych organów administracji wojskowej zostanie utrzymana. To jest kolejna z poprawek. Pierwsza poprawka to 3% PKB w roku 2023 i w latach kolejnych. Poprawka następna to utrzymanie wojskowej administracji terenowej, chociaż zmienią się zadania i zostawimy przepis, który umożliwi ministrowi obrony narodowej w drodze rozporządzenia po analizie funkcjonowania tych organów pod rządami nowej ustawy dokonanie stosownych zmian. Ale to jest kolejna poprawka, którą przygotowaliśmy, aby w sytuacji zagrożenia, w sytuacji wojny, jaka toczy się za naszą wschodnią granicą, żeby system mobilizacyjny nie uległ jakiemukolwiek uszczerbkowi, bo mamy świadomość tego, że poprzez reorganizację mogłoby dojść do takich przypadków, a więc nie reorganizujemy systemu, zostawiamy możliwość takiej reorganizacji w przyszłości. Kolejna poprawka dotyczy gwarancji Skarbu Państwa dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu emisji obligacji. Gwarancja Skarbu Państwa, nie jako możliwość, tylko jako podstawa, a więc obligacje emitowane przez BGK na rzecz funduszu będą objęte gwarancjami Skarbu Państwa. To jest działanie skierowane w tym kierunku, aby były bardziej atrakcyjne papiery wartościowe emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Również przyspieszymy wejście w życie ustawy. Kolejna poprawka stanowi o tym, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Natomiast akty wykonawcze, o których mówił pan premier Kaczyński, wejdą w życie po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia ustawy. Również wprowadziliśmy poprawkę, która umożliwi żołnierzom Wojska Polskiego dostęp do świadczeń medycznych w placówkach służby zdrowia wojskowych poza kolejnością. Natomiast przepis jest tak sformułowany poprawki, że prawo to nie narusza uprawnień innych świadczeniobiorców posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej wynikające z przepisów tej ustawy, a więc chodzi o kombatantów, chodzi o kobiety w ciąży. To jest przepis kolejny, który zmienimy przedstawiając poprawki. Będzie również całe zestawienie poprawek legislacyjnych, ale na ten temat z całą pewnością będziemy mówić szerzej podczas obrad komisji. Powstaną wojskowe centra rekrutacji, tak jak już wspomniałem, i ich zadania to pozyskiwanie nowych kandydatów do służby, gdyż wcześniej mówiłem o naszej ambicji, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze. Tylko liczne wojsko jest silne. Co do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości, a więc Wojsko Polskie
musi być liczebniejsze. Zarządzaniem kryzysowym w Wojsku Polskim zajmą się Wojska Obrony Terytorialnej, które zdawały już wielokrotnie egzamin, między innymi podczas pandemii koronawirusa, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, czy też podczas ochrony granicy polsko-białoruskiej. Tu ramię w ramię z żołnierzami wojsk operacyjnych, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej utrzymali granicę pod naporem ataków hybrydowych dokonywanych przez reżim Łukaszenki. Przebijemy szklany sufit, z którym spotykali się szeregowi i podoficerowie chcący przenieść się do wyższego korpusu. Do tej pory często dla tych żołnierzy droga do wyższych stopni była zamknięta. Wojsko Polskie musi być służbą dającą perspektywy rozwoju i my to zapewnimy. Chcę wyraźnie podkreślić, że ustawa o obronie ojczyzny jest przemyślana i dobrze zaplanowana. Mamy gotowy plan wdrażania przepisów i przygotowujemy dokumenty wykonawcze. Przejście z obecnie obowiązujących przepisów na nowe będzie płynne. Wysoki Sejmie, to tylko niektóre z przepisów, które wprowadzamy w nowej ustawie o obronie ojczyzny. Ta regulacja o charakterze kodeksu ma ponad 800 artykułów. To dobra ustawa, która jest potrzebna nie tylko Wojsku Polskiemu, ale także całej Rzeczypospolitej. Tworzymy możliwości i perspektywy, które do tej pory nie były znane siłom zbrojnym. Powstaną ramy do tego, aby mieć jedną z najsilniejszych armii w Sojuszu Północnoatlantyckim. Takie Wojsko Polskie jest potrzebne naszej ojczyźnie, szczególnie teraz, gdy za naszą wschodnią granicą próbuje się odrodzić imperium zła. Dlatego apeluję do państwa, to nie jest czas na happeningi ani awantury. Powinniśmy w ramach ponadpartyjnej zgody przyjąć ustawę o obronie ojczyzny i pozwolić na budowę jeszcze silniejszego i lepiej wyposażonego Wojska Polskiego. Nie stać nas na to, aby w tej chwili toczyć spory. Na Ukrainie giną ludzie. Cały świat przekonał się o tym, co już w 2009 roku na Westerplatte powiedział świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Cytuję: nie wolno ustępować imperializmowi, ani nawet skłonnościom neoimperialnym. Obecna sytuacja jasno pokazuje, że nasza polityka dotycząca bezpieczeństwa była prawidłowa. Stworzyliśmy w Polsce Wojska Obrony Terytorialnej. To właśnie ten rodzaj ukraińskich sił zbrojnych składający się ze zmotywowanych i wyszkolonych ochotników wspólnie z wojskami operacyjnymi odgrywa teraz kluczową rolę podczas obrony Kijowa. Kupiliśmy drony Bayraktar TB2 produkowane w Turcji. Wszyscy dziś obserwujemy, jak sprawdzają się Bayraktary ukraińskiej armii. Dostarczyliśmy siłom zbrojnym Rzeczypospolitej wyrzutnie Javelin, które obecnie są kluczowe także dla wojska ukraińskiego. Stworzyliśmy 18. Dywizję Zmechanizowaną, która broni wschodniej flanki Polski. Operuje w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy i współpracuje z dodatkowymi siłami amerykańskimi, które zostały przerzucone do naszego kraju. Decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości dotyczące obronności sprawdzają się. Wiemy, jak sprawić, aby Polska była bezpieczna. Wiemy, że ustawa o obronie ojczyzny w takim kształcie, jak zostało to przedłożone Wysokiemu Sejmowi, jest niezbędna. Pozwólmy siłom zbrojnym rozwijać się w szybszym tempie, tak aby słowa świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej z Tbilisi, dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę, nie były jeszcze bardziej prorocze. Dziękuję.